Witam, jestem Kamil, a Ty oglądasz temat tygodnia z rynku Forex. Dzisiaj tematem tygodnia jest oczywiście ropa. Oto co się wydarzyło. Ceny ropy WTI odnotowały tygodniowy spadek aż o 6% do poziomu $34.50 za baryłkę. Nie lepiej było z ropą Brent, która na tej samej sesji odnotowała tygodniowy spadek aż o 9% do poziomu $36.31 za baryłkę. Co doprowadziło do tej sytuacji? Czwartkowy raport IEA, International Energy Agency, czyli Międzynarodowej Agencji Energetycznej, pokazał, że na rynkach mamy do czynienia z nadwyżką produkcji ropy naftowej, co ma i będzie miało znaczny wpływ na poziom popytu. W raporcie stwierdzono też, że zapotrzebowanie na ropę w roku 2016 będzie mniejsze i spadnie z obecnego poziomu 1,8 milionów baryłek do 1,2 miliony baryłek dziennie. Na cenę ropy ma też wpływ lęk przed spowolnieniem gospodarczym w Chinach. Poza tym wysoki poziom wydobycia ropy w krajach OPEC oraz wznowienie dostaw z Iranu doprowadzą produkcję czarnego złota do 300 milionów baryłek dziennie. Co dalej? Raport IEA nie jest oczywiście żadną niespodzianką. Jednak po nim bycze nastroje tym bardziej nie ulegną poprawie, mimo że przewiduje się odwrócenie tego trendu. Czekamy też na istotny raport od dużego producenta ropy lub agencji energetycznej, która zasygnalizowałaby koniec spadków ceny tego surowca. A zatem raport z zeszłego tygodnia był tylko kolejnym sygnałem, że przed nami długa droga, nim cena ropy odnotują wzrost. W tym tygodniu uwaga przede wszystkim skierowana będzie na Fed i decyzję o podniesieniu stóp procentowych, która odbędzie się w środę o godzinie 19 czasu Greenwich. Czy podniesienie stóp procentowych w USA doprowadzi ceny ropy do katastrofalnie niskiego poziomu? Dodaj swój komentarz i napisz nam, co o tym sądzisz. A skoro już tu jesteś, kliknij na link i odbierz swój bonus. Jestem Kamil, a Ty oglądałeś temat tygodnia z rynku Forex.